Cześć! Cześć! Co my będziemy dzisiaj robić? Teście! A kto będzie ją robił? Ja! I? Mama! Pierwsze co musimy zrobić, to mamy nasze ciasto do pizzy, prawda Szymonku? Bo najpierw trzeba zrobić rozczyn, czyli jest szklanka ciepłej wody, 25 gram drożdży, troszeczkę cukru, myślę, że z łyżeczka może trochę mniej. Zostawiamy do wyrośnięcia, tak Szymonek? Jak wyrośnie, dodajemy 350 gram mąki, dwie łyżeczki soli i myślę, że dwie łyżki oliwy. Wyrabiamy wszystko i pięknie po godzinie mamy tak wyrośnięte ciasto. Mam nadzieję, że to wszystko widać pięknie. Dobra, wyciągamy nasze ciacho. Trochę mi się jeszcze łapy lepią. Weźmiemy na rączki troszeczkę oliwy. Szymek, daj trochę, bo teraz będziesz klepał. Ok, odstawimy. Daj rączki. O, drugą. I zrób teraz tak. I zaraz dostaniesz ciasto, będziesz wyrabiał. Nie? Mamy nasze ciacho. Czekaj, trochę je zagniotę jeszcze. Mama. Tak. Już dostajesz. Zapachnie jak ciulek. Zapachnie? Jak ciulek. Jak żurek? Tak. Słyszycie? Pizza pachnie jak żurek. No dobra. Nasze ciasto. O, pięknie Szymek. Mocno, zobacz, mocno. O. Bierzemy nasze blachy. Tutaj też troszeczkę oliwy damy. Ręce mieliśmy umyte? Tak. Pewnie, że były umyte. Czyściutkie. Dobra, wysmarowałam ci. Daj, ciacho. I rozciągaj teraz ładnie. A ja będę rozciągała drugie. Zaraz ci pokażę jak. Musisz mi pomóc, bo ja sama nie dam rady. Zawsze mi pomagasz robić pizzę, nie? Tak, i Wojtuś też. I Wojtuś też. Tylko, że Wojtuś co robi teraz? Śpi. Rozciągamy. Powiedz, Szymek, czym my się dzisiaj bawiliśmy? Co my robiliśmy dzisiaj? Ja kosiłam i się popsuło koło jedne. Od czego się koło popsuło? Od kombajnu. Od kombajnu. A do czego to kombajn, powiedz, był? Klasa. Kombajn klasa. Ale co kosiłeś tym kombajnem? Kukurydzę. Kukurydzę na kiszonkę, nie? Tak. I właśnie, i co trzeba było? Koła trzeba było pościągać. Tak. No, i co robiłeś z tymi kołami? Ale rozciągaj ciasto, zobacz, jak mama rozciągnęła. Pomogę ci trochę, dobra? Tak. O, teraz ty mi pomóż. Mocno łapkami. O, rozciągamy. Zobacz, żeby było całe. O, tu nam się trochę zbiegło, ale to nic. Rozciągamy. O, Grzesiu. Cześć, Grzesiu. Grzesiu się tu bawi. O, ale nie rwiemy. Czekaj, chyba trochę oliwy musimy na rączki ci dać. Tak. O. Czekaj. Trochę rozciągniemy. Ale będzie pizza. A kto chciał pizzę? Czemu robimy pizzę? Ja chciałam. Ty chciałeś pizzę? I kto jeszcze chciał? Kto lubi pizzę? Ja. I? Mama. I? Grzesiu. Grzesiu? Nie, mama. Grzesiu to tylko mleczko na razie, nie? Robimy naszą pizzę. O, już mamy ładnie. Zaraz będziesz sos rozlewał. Sos? Tak, wcześniej przygotowaliśmy już sos. Sos to jest po prostu koncentrat pomidorowy z oliwą. Myślę na 2/3 koncentratu, 1/3 oliwy z oliwek. Do tego jest trochę oregano. Co jeszcze? Czosnek, sól, pieprz. I robimy go do smaku, jak kto lubi, nie? Tak. To teraz tak, damy ci pół i ładnie rozsmaruj. Tak?
rozsmaruj, na całość. Ja wiesz. Mam tę, mamo. Dobra, a będziesz układał kiełbaskę? Tak. Okej. Okay. To ja rozsmaruję sos. Na moją pizzę. O, ale będziemy jeść pizzę. To ładnie moja... pachnie czosnkiem. Tak. Lubimy czosnek, nie? Tak. Dobra, rozkładaj. Akurat do tych pizz mamy, słuchajcie, mięsko, które zostało nam z Wielkanocy. A że ja nie lubię marnować jedzenia, więc zawsze staram się jakoś te resztki, które zostaną, wykorzystać. Albo robimy właśnie pizzę, albo jakieś zapiekanki, różne rzeczy. Zależy, na co mamy ochotę, tak? O, ale Szymek pięknie rozkłada. To ja nakładam sosik na drugą. Grzesiu, nie, jak jeszcze chwila. Mama, ja mam tutaj. No, mamy chusteczki. Dawaj, parucha. No, rozkładaj. To ja biorę to. Ty robisz z kotlecikiem, a ja robię wtedy z takim mięskiem. A ty kotlecika układaj. A to były rolatki. Piekłam rolatki z kurczaka z papryczką. A kilka zostało. Jest, jak znalazł to pizzę. No dobra, zostawiam ci, już tu więcej nie kładę. Dlatego tu mamy czerwoną paprykę i cebulę. Szymonek, tutaj też będziesz ci zostawię i zaraz będziesz układał. Dobra? Dobrze. Okej. Okay. I tak przygotowaną pizzę wstawiam do piekarnika na 10-15 minut do zarumienienia. I żeby wszystko było cieplutkie, potem na sam koniec mam przygotowany ser. Twoją też, twoją najpierw. Rób szybciutko, to twoją pierwszą wstawimy. Mam przygotowany ser i serfety, ale to dorzucę dopiero już na sam koniec. Tak naprawdę, jak już pizza będzie gotowa, żeby tylko sery się podgrzały i roztopiły. A, jeszcze trzeci. Tak wygląda pizza po 15 minutach w piekarniku. Szymon teraz właśnie układa serek. Tak. Tak? Ale więcej, Szymonku, garścią sypiemy, żeby ten serek nam się... Ten ja ułożę. Nie, ja ten. Trochę fety, trochę żółtego sera, bo musi nam na drugą jeszcze starczyć. Jaką? No, mamy dwie pizze. Tauta zaraz tata sam zje. Dobra, jeszcze trochę żółtego damy i zaraz zapieczemy jeszcze dosłownie minutę. Dobra, Szymonko, wystarczy tego sera? Nie, bo jeszcze na drugą pizzę musi nam starczyć. I tak przygotowaną pizzę wstawiamy dosłownie jeszcze na minutkę, nie, Szymonku? I zaraz co będziemy robić? Drugą pizzę. Drugą pizzę, ale będziemy ją jeść. Trzymajcie się na razie, pa. Powiedz ładnie, pomachaj ładnie. Super.